czasem naprawdę lepiej zapłacić parę stówek, niż później przepracować 2 lata na marne. Tu gdy przepracowaliście 10 lat, to możecie emeryturę angielską otrzymywać. Tutaj jest czeski film, głuchy telefon, nikt nic nie wie, o co chodzi. Nie wziąłem, nie wszedłem sobie do urzędu, nie otworzyłem półki i wyciągnąłem tych papierów. Odzyskaliśmy wszystkie pieniądze z powrotem co do funta. Póki ktoś się nie pojawił, nieco tam bardziej rozgarnięty, kto to zauważył, ile jest takich sytuacji. Więc takie osoby sobie pracują. Pracują. Naprawdę, ludzie pracują lata na marne. Cześć, dzień dobry, witam Was kochani w nowym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, które poruszyłem już troszkę wcześniej, mianowicie jakiego typu przekręty i wałki zdarzają się w Wielkiej Brytanii i na co narażony jest każdy obywatel, jeżeli wchodzi w jakikolwiek kontakt z instytucjami bądź firmami w Wielkiej Brytanii. Zapraszam. Więc przygotowałem sobie na dzisiaj 2 historie, ponieważ ze względu na działalność, którą wykonuję, prowadzę biuro pomocy dla Polaków innych narodowości i załatwiam różne sprawy urzędowe dla nich. Naprawdę mam tych historii na pęczki. Tutaj taki apel dla kochanych hejterów, którzy tam wypisują w komentarzach, że skąd ty masz te informacje. No to właśnie stąd. Od 5 lat codziennie walczę z tego typu instytucjami. Może nie zawsze jest to walka, ale w wielu przypadkach jest. I staram się polepszać nieco życie ludziom i załatwiać dla nich tego typu sprawy. A jest ich naprawdę dużo. Także przygotowałem sobie dzisiaj takie 2 perełki, historie, które znam od podszewki, które sam prowadziłem, które są niewiarygodne, które pokazują to, jak instytucje, bądź też czasami ludzie, na których może nie do końca dobrze trafiliśmy, mogą nas zapędzić w kozi róg. A więc tak, pierwsza historia, którą chciałem się dzisiaj Wami podzielić. Dam Wam trochę tutaj takiego tła, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Jeżeli w Wielkiej Brytanii osiągacie wiek emerytalny, to macie prawo do tego zasiłku otrzymywać również dodatek, jeżeli Wasza emerytura nie jest pełna. Nie mam pojęcia, jak te kwestie wyglądają w Polsce. Możecie pod spodem napisać w komentarzu, jak to jest. Natomiast w Wielkiej Brytanii, jeżeli macie przepracowane mniej niż 35 lat, to nie należy Wam się pełna emerytura, ale od momentu, gdy przepracowaliście 10 lat, to możecie emeryturę angielską otrzymywać. Tam jakiejś najniższej kwocie. I teraz, jeżeli otrzymujecie taką niską emeryturę, to należy Wam się do tego również dodatek, który tak naprawdę tą emeryturę topuje, on ją podwyższa do kwoty maksymalnej, jaką możecie dostać. Więc w zasadzie z 2 źródeł dostajecie to samo, co byście dostawali z 1. Natomiast nie możecie wtedy mieć żadnych innych źródeł dochodu. To jest bardzo ważna informacja tutaj w kwestii tej opowieści. No i teraz osoba, której się to przytrafiło, była bardzo sumienna, w żaden sposób nie chciała nikogo na nic naciągać i zgłosiła, że również otrzymuje emeryturę z Polski. Wtedy odpowiednio ta kwota, która Wam się tego zasiłku należy, jest redukowana o równowartość tego, co tam dostajecie z jakichś innych źródeł. Więc w tej sytuacji, przy składaniu wniosku, ta osoba podała: OK, mam również emeryturę z ZUS-u, proszę to wziąć, uwzględnić w wyliczeniu. Oczywiście zostało to uwzględnione, po czym ta osoba dostała już kwotę jej należną po tych wyliczeniach. Ta sytuacja trwała tak sobie przez kilka lat. Jeżeli dobrze pamiętam, to 5 bądź nawet 6 lat, zanim ktoś tam po prostu przeglądał dokumenty, kto lepiej ogarniał angielski i zauważył na wyliczeniu tego dodatku, że jest tam dedukcja, jest tam kwota potrącenia 13,50 tygodniowo za prywatną emeryturę. Podkreślam, prywatną emeryturę. Nie była to emerytura państwowa z ZUS-u, bo takie potrącenie widniało obok tego. Że były to 2 osobne kwestie. No więc poczynione zostały kroki podjęte, aby to wyjaśnić. Ktoś tam zadzwonił do tego urzędu, przedstawił sytuację tak, jak ja Wam teraz przedstawiam, po czym dostał informację, że tak, rzeczywiście tutaj jest błąd, my to naprawimy i wyślemy do Państwa list. O tam powiedzmy miesiącu, może nawet nieco dłużej, przyszedł list z nowym wyliczeniem, gdzie te 13,50 tygodniowo zniknęło i tyle. Niby problem rozwiązany, ale ta osoba przez ostatnie 5-6 lat otrzymywała zasiłek w kwocie niższej o 13,50 tygodniowo niż powinna. No i teraz nieważne, jakie macie tutaj podejście do zasiłków i tak dalej. Jeżeli komuś się należy i w tym kraju jest tak konstruowany system, to mu się należy i tyle. I ma prawo z tego korzystać. Przez 5-6 lat ta osoba otrzymuje co tydzień 13,50 funtów mniej, czyli około tam 50 zł co tydzień. Bo to jest 200 zł na miesiąc, tak? Razy 12 miesięcy, razy 5-6 lat. Zbiera się z tego ciekawa sumka. No i gdzie te pieniądze? Nie ma ani pieniędzy, ani nawet nikt nie wspomniał na ten temat, ani nie pomyślał, żeby te pieniądze oddać. A wedle przepisów się należały. No to co w takiej sytuacji? Dzwonimy jeszcze raz. I ja tutaj w tą sprawę byłem zaangażowany dopiero na tym etapie. Także tutaj teraz ja dopiero zaczynam działać. Wcześniej to załatwiał ktoś inny, więc ja tam dzwonię. Ale mam informację, że już ktoś wcześniej dzwonił i zostało powiedziane przez telefon, że tak, popełniliśmy błąd, będzie to naprawione. Więc dzwonię jeszcze raz, nawiązuję do tej rozmowy, mniej więcej wiem, kiedy ona miała miejsce. Ale tutaj jest czeski film, głuchy telefon, nikt nic nie wie, o co chodzi. Każdy stara się tutaj wyjaśnić to w ten sposób, że nie, to na pewno ze strony tej osoby był błąd. Gdy ona składała ten wniosek, to musiała źle to podać. Tu musiało być coś nie tak z tą emeryturą z ZUS-u. Na pewno to nie było tak. No cóż, pamiętajcie, bo mówiłem to już na jednym z wcześniejszych filmów, w dzisiejszych czasach nic nie ginie. Nieważne, że to było 6 lat temu. Jeżeli to jest jakiś system państwowy, to tam dalej jest. Więc jeżeli ktoś złożył 6 lat temu wniosek, to kopia tego wniosku i informacje, które na nim podał, gdzieś tam są. I macie prawo mieć do tego dostęp. A więc to był jeden z moich pierwszych kroków. Załatwiłem nagranie, ponieważ te wszystkie rozmowy są nagrywane. Zawsze jak gdzieś dzwonicie, to wam to mówią. Wszystkie rozmowy są nagrywane. I są. Także możecie to sobie wyciągnąć. Wyciągnąłem kopię tego nagrania. Do tego wyciągnąłem kopię tego wniosku złożonego ileś lat temu. W ogóle wziąłem wszystkie dokumenty. Poprosiłem, oczywiście złożyłem wniosek. Nie wziąłem, nie wszedłem sobie do urzędu, nie otworzyłem półki i wyciągnąłem tych papierów, tylko złożyłem wniosek, żeby takie dokumenty ta osoba dostała. Więc dostała cały taki plik, wielką, grubą kopertę, gdzie były wszystkie informacje na jej temat z ostatnich 6 lat. Przejrzałem kartka po kartkę. Nigdzie nie było tam żadnej informacji o tym, że ta osoba otrzymuje prywatną emeryturę w kwocie równowartości 13,50 tygodniowo. Podsumowując, w tej kwestii musieliśmy załatwić nagranie, gdzie oni sami się przyznają do tego, że popełnili błąd. Jest to nagrane. Do tego wyciąg z archiwum, gdzie są wszystkie informacje udowadniające, że ta osoba nie popełniła żadnego błędu. W międzyczasie musimy napisać 7 pism, wykonać co najmniej drugie tyle telefonów. Jak mówię telefonów, to nie, że tam cześć, co słychać, tylko pół godzinki muzyczka, drugie pół godzinki gadania. Także rozmów i działań takich urzędowych tu było naprawdę bardzo dużo. Załatwialiśmy tą sprawę co najmniej rok, jeśli nie dłużej. Tutaj naprawdę ukłony w moją stronę do tej osoby, że ona miała tą determinację, cierpliwość, chęci, żeby tą sprawę załatwiać i wiarę w to, że ja to w stanie jestem zrobić. Ostatecznie uzyskaliśmy wszystkie pieniądze z powrotem co do funta. Teraz tak jak mówię, każdy może powiedzieć, a są to siłki. Słuchajcie, ktoś przepracował naprawdę całe życie, podjął decyzję takiej ryzykowną, żeby wyjechać jeszcze za granicę w nie tak młodym wieku i pracować tutaj. No to skoro ten system mu na to pozwala i jest to przewidziane w ustawie, no to mu się to należy jak psu buda. I trzeba o to walczyć. I każdemu z klientów zawsze to powtarzam. W tej sytuacji się udało, ale pomyślcie sobie, ilu ludzi jest takich, którzy nawet nie mają pojęcia, że coś takiego ma miejsce. Tak samo jak ta osoba, która no po prostu nie gada po angielsku. W zasadzie no już jest w takim wieku, że chyba raczej się tego już nie nauczy. I ona nawet nie ma pojęcia, jak te wyliczenia wyglądają. Dopóki ktoś się nie pojawił, nieco tam bardziej rozgarnięty, kto to zauważył, ile jest takich sytuacji? Ilu ludzi nie otrzymuje kwot, które powinni otrzymywać? Dobra. Druga sytuacja. Równie ciekawa. Już nieco inna. Ona nie do końca polega na tym, że ktoś tutaj, jakiś urząd czy jakaś instytucja chciała kogoś przekręcić, ale niestety nieznajomość prawa szkodzi. Jest to łacińska maksyma, której uczą na studiach nie tylko prawniczych. Nieznajomość prawa szkodzi. I w tej sytuacji ma to krytyczne znaczenie. O co chodzi? Wielu ludzi ma tutaj takie założenie, jak przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, że byle do emerytury uzyskam angielską emeryturę, wcześniej tam przepracowałem w Polsce swoje, to będę miał też polską i super, doczekam się wieku emerytalnego, będę miał 2 emerytury, jakoś będzie mi się żyło. Tak jak wspominałem chwilkę wcześniej, w Anglii, aby otrzymać minimalną emeryturę, musicie mieć przepracowane 10 lat. I teraz tak, te 10 lat musicie mieć przepracowane, zanim osiągniecie wiek emerytalny. I to jest właśnie tu informacja kluczowa, ponieważ wielu ludzi tego nie czai. I na przykład w tym roku, 2023, osiągają wiek emerytalny, ale mają przepracowanych 8 lat. Brakuje im 2. Więc stwierdzają, no dobra, to jeszcze się przemęczę. Jeszcze 2 lata popracuję, dorobię sobie, będę miał 10, wyrobię sobie angielską emeryturę. Bo tak by nakazywała logika, żeby tak myśleć. 2. Ktoś im tak powiedział w pracy. 3. Osoby, które prowadzą jakieś tam, powiedzmy, działalności na wzór takiej, jak ja prowadzę, nie oceniam, ale źle im podpowiedziały, znowu nakazując logiką, nawet nie sprawdzając, jak to wygląda w kwestii rzeczywistej. Więc takie osoby sobie pracują, niestety nie wiedzą, że z momentem, gdy osiągnęły wiek emerytalny, w dniu swoich urodzin, pracodawca ma obowiązek przestać odprowadzać za nich składki. Totalnie. Dla nich oznacza, że pracują na marne. Myślą, że dorabiają sobie lata do emerytury, a tak wcale nie jest. Znam sytuację osób, które tak 3-4 lata przepracowały, dopóki jakimś sposobem trafiły na mnie i ja wytłumaczyłem, że to nie ma najmniejszego sensu. I to wcale nie da tego efektu, którego się spodziewamy. Naprawdę, ludzie pracują lata na marne, myśląc, że dorabiają sobie do emerytury, a to nie ma miejsca i nawet nie mają świadomości, że tak jest. Ok? Druga rzecz. Niewielu ludzi wie, że nawet nie trzeba tak robić, ponieważ jeżeli macie na przykład 8 lat w Anglii, to jest procedura, którą załatwiam, krótka reklama, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam pod spodem do kontaktu, ponieważ możecie wykorzystać lata przepracowane w Polsce i wcale nie musicie mieć tu 10, wystarczy Wam 8, 7, 9 i jest możliwość załatwienia tej emerytury angielskiej tak czy siak. Wcale nie trzeba dorabiać, wcale nie trzeba wypruwać sobie żył na fabryce, mając 67 lat, żeby tam dorobić sobie, żeby kapało też w funtach na konto po tych wszystkich ciężkich latach pracy. Pamiętajcie o tym, że nieznajomość prawa szkodzi. Sprawdzajcie przepisy, a jeżeli ich nie znacie, to odezwijcie się do kogoś, kto je zna. Czasem naprawdę lepiej zapłacić parę stówek, niż później przepracować 2 lata na marne. Także dajcie proszę znać w komentarzu, czy tego typu tematyka Was interesuje. Ponieważ tak jak mówiłem, ze względu na pracę, którą wykonuję, tego typu historii znam na pęczki. Jeżeli chcecie posłuchać więcej na ten temat, jak tutaj można zostać przekręconym w Anglii, na co uważać, czego unikać i jak sobie z tym radzić, napiszcie tu pod spodem w komentarzu, dajcie znać, będzie tego więcej. Tym jakże pozytywnym akcentem zakończę ten filmik. Jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję za aktywność pod filmami, za subskrypcje, za komentarze. Lecimy po 10 tysięcy subskrypcji. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem. Do zobaczenia. Cześć!